Świadectwo ma przede wszystkim pokazać, że Bóg działa w konkretach, w konkretnym życiu, że to nie są hipotetyczne osoby z jakichś bajek, o których ktoś gdzieś kiedyś słyszał, za górami, za lasami była tajemnicza postać, która doświadczyła działania Pana Boga. Tylko to są konkretni ludzie z krwi i kości i chcielibyśmy, abyście w tej chwili też usłyszeli świadectwo takiej osoby, Marcina Grendy, który przyjechał do nas z rodziną. Bardzo serdecznie zapraszamy. Wejdzie najpierw Marcin, jego żona jeszcze tego nie wie, ale również zapraszamy żonę. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela, niech dziecko też zabierze, bo jego świadectwo o byciu szczęśliwym ojcem i mężem będzie nieautentyczne bez żony i dziecka, bo ktoś pomyśli sobie, że jest tak szczęśliwy, że musiał ich zostawić w domu. Więc gdzie jest żona? Idzie. Idzie. Tylko wystarczy się pokazać, nie trzeba nic mówić, ale tutaj bliżej, żeby razem, w jedności. Słuchajcie, jedno z powołań, bo dużo też będziemy mówili, jak będziemy się zbliżali do czwartku o powołaniach, jest małżeństwo, jedno powołanie, żona, no kurde. Ja teraz taka rozumiem, skromna i pokorna. Trudno przekonać żonę do czegokolwiek, ze wszystkim tak jest, czy nie? Bardzo, bardzo zapraszamy, no trzeba pokazać tutaj. Trzeba pokazać, że Bóg was połączył. Jest to powołanie, które jest przepiękne i Kościół by nie istniał bez rodziny, bez mamy, taty i dzidzi. Ja nie mogę, ale dzidzia, patrzę, jakby miała się popłakać, to ja tak z daleka. Jak masz na imię? Magdę. A ty jak masz na imię? Jeremiasz. Jeremiaszek. Jeremiasz. Jeremiasz. Także to jest rodzina w komplecie. I teraz będziemy słuchali świadectwa. Nie wiem, może postawimy tam krzesełko z boku, czy nie? Czy... Tak, jest okej. Okay. A potem jakby co, to możemy postawić. Będzie to świadectwo tego, jak działa Pan Bóg w życiu człowieka, który o Panu Bogu nie słyszał. Przed chwilą miałem rozmowę z kimś tam na polu właśnie o tym, że czasami nie po drodze nam jest do Pana Boga i może można tego się wsłuchać bardzo uważnie, że Pan Bóg zawsze znajdzie do nas drogę, jeśli okażemy Mu odrobinę otwartości w naszym sercu. Jeżeli damy Mu zielone światło, to On sobie poradzi. Nawet jak ktoś twierdzi, że w ogóle ma tak we łbie zryte, że tam już nic nie jest w stanie do Niego dotrzeć, to Pan Bóg na stówę znajdzie sobie drogę, jeśli tylko dasz Mu zielone światło. Także prosimy o świadectwo, niech Duch Ciebie prowadzi. Dziękuję bardzo. Cześć, witam wszystkich przede wszystkim. Chciałem Wam powiedzieć, że no właśnie, jestem przede wszystkim szczęśliwym mężem, ojcem i mężczyzną ogólnie, dzięki Bogu. Tu jest najpiękniejszy owoc mojej miłości, czyli moja żona i zaraz za nią mój synek Jeremiaszek. Ogólnie pochodzę z Łodzi, wychowałem się na łódzkim blokowisku. Mój tata jest alkoholikiem. O, może Madziu sobie usiądziesz? Tak? Mój ojciec jest alkoholikiem. No, pił od kiedy pamiętam, no nie? I wszystko, co złe w moim życiu, zaczęło się dziać właśnie w momencie, kiedy najbardziej potrzebowałem wsparcia mojego taty, czyli mniej więcej właśnie w wieku 15-16 lat. W wieku 15 lat pierwszy raz sięgnąłem do alkoholu, do pornografii, od czego później się uzależniłem. Mój tata nigdy nie był jakby kompanem do rozmowy. Zawsze pamiętam od małego, jak szedłem nawet ze zwykłymi lekcjami, to zawsze było idź do mamy, idź do mamy. Jeżeli chodzi o stan mojego ducha na tamten czas, to normalnie byłem u komunii. Moja mama jest osobą bardzo religijną. Wtedy może jeszcze nie tak bardzo była na tamten czas, natomiast normalnie przyjąłem komunię. Byłem nawet u bierzmowania, chociaż przyjąłem bierzmowanie zupełnie nieświadomie. I tak naprawdę od tego 15 roku życia, od gimnazjum, ja miałem dużo kolegów starszych ode mnie na osiedlu, o 3-4 lata. Jakby oni mi już pokazywali troszeczkę z wyprzedzeniem ten świat, do którego powinienem dopiero dojrzeć, tak? Zaczęły się już w moim wieku 16 lat imprezy, ponieważ mój przyjaciel był chłopakiem, który znał się na informatyce. Podpisał umowę z gościem, dla którego robił plakaty na imprezy w Łodzi. Jako 16-latek już miałem wstęp na imprezy, gdzie mogłem sobie normalnie właśnie pić alkohol i tak dalej i gdzieś wchodzić w ten świat. Nie za wiele chcę Wam mówić o tych złych rzeczach, bo to nie o to chodzi. Bardziej chcę się skupić na tym, co Bóg zaczął później we mnie zmieniać. Natomiast powiem tak pokrótce, że później przyszła faza liceum. W liceum gdzieś z tymi kolegami właśnie, z którymi byłem tak blisko na osiedlu, z którymi się mniej więcej wychowywałem, troszeczkę
moje kontakty ucichły i poznałem wtedy kolegę, przez którego poznałem największych zbirów na moim osiedlu łódzkim, gdzie no, wiedziałem, co się dzieje, tak? Wiedziałem, gdzie się kupuje narkotyki, wiedziałem, gdzie, że tak powiem, z czym się co je. W takich kwestiach też przestępczych były jakieś kradzieże, bójki, właśnie kibicowskie. I wtedy no, zaczęło się zmieniać też wszystko we mnie, tak? Dużo picia, mało kościoła. Jeszcze do 18 roku życia moja mama mnie gdzieś tam zwracała uwagę na to, czy chodzę do kościoła, czy nie. Po 18 roku życia miałem już bardziej możliwość sam decydować o sobie. No i było tak, że non stop w weekendy po prostu leciałem w tango. W niedzielę miałem takiego kaca, że do tego kościoła nigdy praktycznie nie docierałem. Zawsze mówiłem mamie, że pójdę na 18, a kończyło się jak się kończyło. I ten świat, który mnie tam spotkał z tymi kolegami, no to było coś bardzo złego. Przyszedł pewien moment, jak już miałem tam chyba z 25 lat i nadal się z tymi chłopakami bujałem, że przestałem panować jakby nad sobą. Już widziałem, że alkohol bierze nade mną górę i rzuciłem się na największego z tych gości z mojej takiej ekipy, który ważył 150 kilo. Przewrócił się na mnie, doszło do szarpaniny i w momencie, kiedy on leżał na mnie, kiedy się zatrzymał z pięścią nad moją twarzą, całe życie mi też przed oczami przeleciało i sobie pomyślałem, że ja tak dalej nie chcę, nie? Zerwałem w ogóle kontakt z tymi kolegami, wróciłem do tych ziomków, których miałem, kiedy się, że tak powiem, wychowywałem w tym czasie od podstawówki do gimnazjum. Z tamtymi kolegami też nadal troszeczkę imprezowaliśmy, ale już czułem się, że odchodzę powoli od tego zła, ale cały czas czegoś mi brakowało. Cały czas coś było nie tak. I tak pewnego dnia, 25 grudnia 2016 roku, kiedy to siedziałem z moim dziadkiem i z moim młodszym bratem w domu na drugi dzień po Wigilii, moja mama była wtedy w pracy w szpitalu, mój tata był gdzieś tam pod sklepem. Siedzieliśmy, oglądaliśmy telewizję Trwam, gadaliśmy o wierze i ogólnie się wydawało, że ja jestem, słuchajcie, całkiem dobrym katolikiem. Chodziłem do spowiedzi czasem, oczywiście wszystkie moje spowiedzi były świętokradzkie, ale miałem takie poczucie, że no gdzieś tam w tym kościele czasem się pojawiam, więc nie jest ze mną tak źle. No i wtedy też zacząłem tam komentować troszeczkę zachowanie starszych pań, że widzę, że one chodzą po osiedlu, obgadują i tak dalej. I wyszła cała rozmowa z dziadkiem na temat wiary. I w pewnym momencie, zupełnie nie wiem skąd, dopiero później wam nawiążę, jaka mogła być tego przyczyna, w pewnym momencie dostałem takie światło właśnie jakby stanięcia w prawdzie o samym sobie. Zaczęły do mojej głowy napływać pytania. A Marcin, jakim ty jesteś człowiekiem? Jakim ty jesteś katolikiem? Kim ty jesteś, żeby oceniać innych ludzi? Zobacz na swoje życie jakby z boku, tak? Stań z boku obok siebie i popatrz, jak twoje życie dotychczas wyglądało. Czemu ty się uważasz za lepszego od innych i kim jesteś, że masz prawo tak źle sądzić o innych ludziach, nie? Gdzie jest w tobie ta miłość? I wtedy pamiętam, do tej pory nie mogę tego wytłumaczyć, tak? Ja po prostu wstałem od stołu, poszedłem do swojego pokoju, siedziałem jeszcze tam z 2 godziny i cały czas miałem taką retrospekcję swojego życia. Całe życie mi przeleciało przed oczami. I wtedy zrozumiałem po prostu, że coś muszę w swoim życiu zmienić. Jakby no, przestałem wierzyć w cokolwiek, bo koledzy, z którymi się bujałem, nawet przestałem w ogóle wierzyć w miłość, że poznam kiedykolwiek jakąś dziewczynę. Jedyne co od kolegów z osiedla wyciągnąłem to, że zdradzali swoje dziewczyny, swoje żony. Nawet jest historia, że na wieczorze kawalerskim pojechaliśmy do nocnego klubu i tak dalej, więc to, co po prostu widziałem, to jest tragedia. To jest zupełne zatracenie. I wtedy pomyślałem właśnie, że muszę iść do spowiedzi z całego życia. Że muszę wypowiedzieć te wszystkie grzechy, które cały czas zatajałem. Że muszę sobie zacząć radzić też z alkoholem, który gdzieś zawładnął moim życiem. Z pornografią, która zawładnęła moim życiem. Z tym życiem konsumpcyjnym. I miałem taką koleżankę w pracy, która wiedziałem, że jest blisko Pana Boga. I tak podszedłem do niej i zapytałem, mówię, słuchaj, może podpowiedziałabyś mi gdzieś tutaj do spowiedzi w Łodzi, tylko nie tak, żeby w konfesjonale siedzieć, a potrzebuję pogadać sobie z księdzem, usiąść gdzieś w pokoju. No i mi poleciła właśnie spowiedź u Dominikanów w Łodzi. Poszedłem do tej spowiedzi, 2 dni się przygotowywałem. Może ktoś powiedzieć, że krótko.
Natomiast ja taki jestem, mam taki charakter, że jak coś sobie postanowię, to muszę to zrobić szybko, bo później zmienię zdanie, już tego nie zrobię. Więc poszedłem do tej spowiedzi. Spowiedź troszkę czasu trwała, wypisałem sobie wcześniej, przypominając sobie te wszystkie złe rzeczy na kartce i po prostu czytałem z kartki, bo nie byłem w stanie tego wszystkiego, co zatajałem wcześniej, spamiętać. Wiadomo, no, to było też mega zmierzenie się ze sobą, ten wstyd i tak dalej. Natomiast wtedy ksiądz zachował się najlepiej jak mógł, bo po prostu nic nie mówił. Nie komentował, nie dawał mi żadnych złotych rad. Po prostu słuchał, wysłuchał mnie, powiedział: chłopie, dobrze, że tu przyszedłeś, to jest wielka łaska i po prostu nie skrzań tego, nie? Jak dał mi rozgrzeszenie, wyszedłem, myślałem, że coś się wielkiego zacznie dziać i tak dalej, ale no tak wyszedłem, poczułem jakąś ulgę wewnątrz, ale nic się nie działo, nie? Nie było żadnego boom. Pojechałem do domu, wszedłem do domu i podszedłem do mamy i zapytałem, mówię: mama, co mam zrobić, żeby, nie wiem, no, troszeczkę bardziej w tej wierze być świadomym, żeby bliżej być Pana Boga? Moja mama tak na mnie spojrzała, jak na głupiego trochę, no i mówi: to może, tak nieśmiało, może weź różaniec. No i wtedy się zaczęło. Wszedłem do pokoju, otworzyłem szufladę, miałem schowany w taką dealerkę jeszcze różaniec z komunii mojej pierwszej i zacząłem dzień w dzień odmawiać ten różaniec. Dzień w dzień. Nie wiedziałem na początku, jak się modli, więc też musiałem o tym poczytać. Pamiętałem, że kiedyś coś, jakieś dziesiątki i tak dalej, ale to musiałem sobie wszystko odświeżyć. Włączyłem sobie YouTube'a Jana Pawła II i z Janem Pawłem II dzień po dniu, licząc na to, że coś poczuję w końcu, jakąś zmianę w swoim sercu, coś się zmieni. I na początku, zanim poczułem obecność Pana Boga w ogóle, ogólnie, to miałem taką sytuację, że trzeci czy czwarty tydzień, jak się modliłem, klęcząc przed komputerem dosłownie, to z głośników mojego komputera taki, no, wrzask. Mogę go, nie wiem, porównać tylko do demonicznych wrzasków, które gdzieś słyszałem na egzorcyzmach, bo no też nie ukrywam, że jak się upijałem, to często też miałem jakieś tam myśli o tym, co jest po śmierci. Myślałem w ogóle o UFO, o innych czasoprzestrzeniach i tak dalej, więc też wchodziłem w jakieś dziwne fazy i wtedy też się napotkałem pierwszy raz z egzorcyzmami i to dokładnie był ten sam dźwięk, no nie? To trwało może, nie wiem, 3 sekundy ten krzyk, a ja wstałem od komputera, poszedłem do mamy, mówię, pytam, czy słyszałaś to, co było, mówię, jakiś taki wrzask, mówię, jak słyszałem na egzorcyzmach, ona mówi: nic się nie przejmuj, to tylko się zły denerwuje. Więc wróciłem, mówi: odmawiaj dalej różaniec. Więc wróciłem i odmawiałem dalej różaniec. Doszedłem do momentu, kiedy no, modliłem się po 2-3 godziny dziennie, także Pan Bóg dał mi dużą gorliwość. Podjąłem dużo zobowiązań modlitewnych, między innymi modlitwę Tajemnicy Szczęścia. Jak będziecie mieli okazję, to wpiszcie sobie na Google. To jest taka modlitwa upamiętniająca, jak dobrze pamiętam, wszystkie rany Pana Jezusa zadane mu podczas biczowania przed ukrzyżowaniem. I ta modlitwa trwa 365 dni, dzień w dzień. Jeżeli się opuści jeden dzień, to trzeba wrócić jeszcze raz i jeszcze raz to odmawiać. I właśnie miałem taki moment, kiedy w lutym, czyli mniej więcej tam ponad miesiąc od tej spowiedzi, znowu już upadłem w grzechu nieczystości i tak dalej. Wtedy właśnie przyszła też do mnie taka łaska wielkiego żalu, nie? Mi tak było wstyd, że Pan Bóg chce mi pomóc, a ja zrobiłem coś takiego, ale odbiłem się z kolan, wziąłem jeszcze raz tą modlitwę i dojechałem te 365 dni później do końca. Mijały kolejne miesiące, zbliżał się okres Wielkiego Postu i myślałem sobie, co ja mogę Panu Bogu w tym Wielkim Poście ofiarować, nie? Mama mi, wiadomo, mama była moim takim pierwszym kierownikiem duchowym, więc mi trochę doradzała. I mówisz, właśnie dobrze było, żebym coś znalazł, co mogę ofiarować. No ja największy problem miałem jednak z tą trzeźwością, więc ofiarowałem po prostu to, że nie będę pił przez te 40 dni. I rzeczywiście tak się udało. Byłem nawet na imprezie u znajomych. Wynosiłem kolegów pijanych, użyganych do samochodu, odwoziłem i tak dalej, a sam trzymałem się trzeźwo tamtego dnia i każdy był w szoku mojej decyzji. Myślę, że to było mocne też dla nich takie świadectwo. Natomiast też w tym okresie Wielkiego Postu mama mi zwróciła dużą uwagę na przebaczenie. Ja też wtedy oczekiwałem od Pana Boga, mówię: kurczę, Panie Boże, no mówię, zrób coś, żebym ja to poczuł fizycznie, że Ty, że jesteś, że to, co ja robię, to nie jest tylko klepanie i tak dalej, tych różańcy.
No i tak było. I mama mi poradziła, żebym zaczął od przebaczenia, nie? Żeby przebaczyć wszystkim osobom, które mnie w życiu skrzywdziły. I w modlitwie Ojcze Nas są takie słowa: odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I no to ta modlitwa jest, ma w sobie wielką moc, moc egzorcyzmu, ale też te słowa, jak zwrócimy sobie na nie uwagę, wiążą się z tym, że jeżeli my nie wybaczymy, to Pan Jezus nie wiadomo, czy nam wybaczy, tak? Jeżeli my odpuścimy komuś grzechy, to nam będą odpuszczone winy. Ja tak zacząłem właśnie przytulać wszystkich, których miałem, do których miałem jakąś gdzieś tam urazę. I był jeden facet, któremu zawierzyłem pieniądze kiedyś, właśnie w tym czasie jeszcze mojego tam, mojego gorszego życia. Zawierzyłem mu pieniążki, miał mi załatwić jakiś tam telewizor taniej. Nie wiedziałem później, czy on spadł z tira, czy nie. Mnie to w ogóle nie interesowało, po prostu było taniej. I okazało się, że ten facet zniknął. I później kilka razy próbowałem się z nim kontaktować. Twierdził, że załatwi, w końcu go nie było. Kiedyś właśnie wtedy jeszcze z kumplami zobaczyłem jego samochód pod blokiem, no i go troszeczkę żeśmy zdewastowali. Ale co ważniejsze, słuchajcie, 3 czy 4 dni po tej modlitwie, takiej przebaczenia, siedzę sobie w pracy, wtedy pracowałem w laboratorium, w szpitalu, tam gdzie właśnie moja mama, i patrzę, pod okienko podchodzi ten gościu, nie? Gościu, którego nie widziałem, nie wiem, z 2-3 lata, i mówi: o, ty tu jesteś. Ja mówię: ty tu pracujesz? Ja mówię: no tak, tu pracuję, nie? I patrzę na niego, on wyciąga plik pieniędzy, nie? Wyciąga 100-200, słuchaj, bo mi się zaczęło troszkę w życiu bardziej powodzić i no chciałem ci tam te pieniądze oddać, co kiedyś mi tam dałeś na to, żebym ci załatwił, nie? No i go popatrzyłem, mówię: ale wiesz, że ja ci to auto tam, autem się tam nie przejmuję, że mam nowy samochód i tak dalej, nie? No i położył mi te pieniądze, nie wiedziałem, co mam zrobić. Przyjąłem te pieniądze oczywiście, takie miałem poczucie, że coś musimy załatwić, coś musimy zakończyć, żeby była równowaga. Przyjąłem tą kasę. I wtedy z nim się tam jeszcze chwilkę porozmawiałem. On tam stwierdził, że jego żona ma też nowotwór, że też pieniądze niewiele pomagają w tym wszystkim i tak dalej. Też taka przykra historia. Natomiast rozeszliśmy się w neutralnych stosunkach zupełnie, już nie miałem do niego żadnej zawiści. No i wtedy też tak poczułem, że no Pan Jezus mi pokazał, jakie jest jego działanie, nie? Że to jest, kurczę, dosłownie jak wstryknięcie palcem. Ja na to czekałem i to dostałem. A pieniądze też mi, przyznam szczerze, wtedy były potrzebne, bo to zawsze wiadomo, każdy grosz dla młodego człowieka to jest dużo. I tak miałem, miesiąc za miesiącem udawało mi się właśnie trwać w tych postanowieniach. Planowałem już wakacje. Kolega właśnie, który był fotografem, wcześniej ten, o którym wam mówiłem, który był grafikiem też komputerowym, przeszedł na fotografię i okazało się, że wygrał kampera na 2 tygodnie, którego mogliśmy użytkować ze znajomymi, wyjechać sobie do Chorwacji na wakacje. Trochę obawiałem się tych wakacji, przyznam szczerze, bo bałem się, że pojadę tam i znowuż pójdę z nimi w tango, z tymi ziomkami. A jak się okazało, 27 czerwca, czyli zaraz przed wakacjami, przed decyzją o wyjeździe, ta data jest ważna, 27 czerwca, zwichnąłem sobie nogę w kolanie, grając w piłkę. Jak się później okazało, na rezonansie magnetycznym wykonywanym w szpitalu, w którym ja pracowałem, w którym pracowała moja mama, oglądało 2 radiologów to zdjęcie i okazało się, że jest pęknięta łańkotka i zerwane całkowicie więzadło krzyżowe. Więc wtedy no, jakby nie rozumiałem tego za bardzo planu, mówię: kurczę, tu wakacje, najlepszy okres czasu mi minie, oczywiście zwolnienie i tak dalej. Ale wykorzystałem ten czas, po prostu się modliłem, czytałem dużo, msze święte przez internet. Wtedy też poznałem pierwszy raz Meczugorje. 3 razy dziennie odmawiałem też różaniec, więc razem modliłem się z pielgrzymami w Meczugorju. I tak dzień po dniu dojechałem do Sierpnia. W sierpniu oglądałem mszę świętą u jezuitów w Łodzi, gdzie jeden właśnie sam z ojców powiedział, że sierpień to jest miesiąc trzeźwości. No i wtedy coś mnie tak tknęło. Mówię: miesiąc trzeźwości, no to spoko. To mówię, to siedzę w domu i tak dalej. Mogę się zawierzyć, że ten miesiąc, ale mówię, to miesiąc to trochę za krótko. I tak brałem wtedy zastrzyki przeciwzakrzepowe, więc i tak nie piłem alkoholu. Mówię:
to sobie dam czas do końca roku. No i złożyłem tą deklarację właśnie za mojego tatę alkoholika, żeby przestał pić. I udało mi się szybko wtedy bardzo załatwić operację, bo ogólnie na zabieg wiedziałem, że będę czekał z pół roku. Natomiast u mnie właśnie w szpitalu dzięki tym znajomościom wszelkim udało się na 5 września tą operację załatwić kolana. No i tak też wcześniej się za siebie modliłem, raczej bardziej się modliłem za mojego ojca cały czas w tym wszystkim, a za siebie się modliłem taką krótką modlitwą do ojca Pio o uzdrowienie. Też wierzyłem, nie wiem, miałem takie po prostu czyste przekonanie, że Pan Bóg może wszystko i że może mnie też uzdrowić z tego kolana. Nawet może to się wydawać głupie, ale smarowałem kolano wodą święconą. Robiłem wszystko, nie? Rozmawiałem ze swoim kolanem, mówię w imię Jezusa Chrystusa, niech te więzadła się zrosną, niech ta łękotka się zrośnie i tak dalej. Ale wierzyłem w te słowa, po prostu to robiłem, modliłem się krótko do ojca Pio i wierzyłem w te słowa. No i tak przyszedł dzień zabiegu, czyli jeszcze powiem o dniu przed zabiegu, bo wszedł do mnie lekarz, chirurg i troszeczkę zburzył moje postrzeganie tego, co miało mnie czekać, bo wydawało mi się, że to będzie jeden zabieg, po pół roku ja wrócę do życia codziennego, natomiast on wszedł i mówi, no panie Marcinie, tu przy łąkotce i przy zerwanym więzadle to niestety, ale czekają pana dwie operacje, nie? No ja wtedy już zdrefiłem, mówię, kurczę, do końca roku mam umowę w pracy, mówię, na pewno pracodawca ze mną tej umowy nie przedłuży, bo musi kogoś mieć na moje miejsce, więc stracę pracę i tak dalej. No i jak on wyszedł, to wtedy sobie powiedziałem, Panie Boże, mówię, jak możesz, to zabierz ode mnie ten kielich, ale jak nie możesz, to ja mówię, pójdę w to i mogę ten rok czasu przeboleć, no nie? No i na drugi dzień miałem operację planowaną na godzinę 12. Wjechaliśmy na salę operacyjną, dostałem znieczulenie w kręgosłup. Ogólnie byłem na operacji cały czas przytomny, nie czułem tylko nic od pasa w dół, zasłonili mnie taką firaneczką. Lekarz wbił mi artroskop w kolano, no i mówi tam, no zobaczymy jak to tam wygląda. Dojechał do łękotki, okazało się, że łękotka jest cała. Mówi, no patrzy, mówi do siostry, żeby mi pokazała na monitorze tą łąkotkę. Ja się tych łąkotek naoglądałem w internecie, bo też dużo czytałem o tych operacjach. No mówię, no rzeczywiście wygląda ładnie i tak dalej. Mówi, no to zobaczymy jak to więzadło, nie? Dojechał do więzadła, okazało się, że więzadło nie jest wcale zerwane całkowicie, tylko było zerwane w 1/3, 1/4 części. Usunęli mi tylko tą część jakby naderwaną, przeczyścili mi staw kolanowy, no i lekarz mówi, za 2 tygodnie możesz wracać do życia takiego codziennego. No wiadomo, że tam rehabilitację musiałem sobie załatwić, bo jednak te mięśnie mi zupełnie zaniknęły w tej nodze. W ogóle on się mnie pyta, mówi, gdzie ty żeś robił te badania? Ja mówię, no u nas w szpitalu. Mówię, i ten radiolog oglądali. No złapał się za głowę, nie wiedział, co ma powiedzieć, więc też nie kontynuowaliśmy rozmowy na ten temat. No ogólnie też pielęgniarkom dałem duże świadectwo, bo te pielęgniarki też tam mnie znały, były też w szoku, co się dzieje. No i tak mi się udało dojechać do końca roku w trzeźwości. Ja jestem daleki od słowa cud, chociaż mam takie przekonanie, że to był cud. Przede wszystkim zauważyłem, że Pan Bóg, posługując się tym wydarzeniem, dopuszczając to, że tego 27 czerwca tą nogę sobie zwichnąłem, że zaprosił mnie do życia w trzeźwości. Przede wszystkim. Bo już w październiku wróciłem do pracy, do końca roku wytrzymałem w trzeźwości, wytrzymałem to duże słowo, ja po prostu nie miałem potrzeby już pić. Zacząłem postrzegać zupełnie inaczej świat. Zacząłem inaczej patrzeć na drzewa, na niebo, na otaczającą mnie przyrodę. I tak w nowym roku już zupełnie sam siebie, nawet mając propozycję kolegów, ja po prostu mówiłem, że ja nie piję, nie? Koledzy mnie zupełnie nie rozumieli. Też zostałem troszeczkę, no nawet jak z nimi gdzieś wychodziłem, to już się zaczynali ze mnie śmiać. Zwłaszcza po alkoholu to się zaczynało, nie? Jak oni się upili, no to ja się nasłuchałem, że Kościół to, tamto. Aż nie miałem już siły i powoli te relacje po prostu odrzucałem na bok. Nie chciałem tracić na to energii. I tak w
czerwcu, 10 czerwca miałem możliwość pojechać na pielgrzymkę do Gieczwałdu. To już był 2018 rok. Przeszliśmy, wiadomo, cały 2017, teraz mówimy o 2018. W 2018 roku, 10 czerwca, pojechałem na pielgrzymkę do Gieczwałdu z parafii sąsiedniej. I tam dużo ojciec oprowadzający nas mówił o tym właśnie, o objawieniach maryjnych. Nie wiem, czy wiecie, ale w Gieczwałdzie są jedyne takie potwierdzone w Polsce objawienia maryjne, które miały miejsce w 1877 roku. I dokładnie, słuchajcie, były zapoczątkowane na 27 czerwca. 27 czerwca pierwsza raz Matka Boża się objawiła, do czego, do tej konkluzji doszedłem jakby wczoraj, tak myśląc sobie, co ja mogę wam powiedzieć. I wczoraj gdzieś padła ta data, mówię, to mi się tutaj zgadza, nie? Że to było zaproszenie, cały czas zaproszenie do trzeźwości. I wtedy jeszcze w czasie tej pielgrzymki poznałem kobietę, która miała pragnienie takie zawierzyć się w trzeźwości. Ja też mówię, żebym chciał nie pić już i tak dalej, może na rok się zawierzyć, może na całe życie. I ona powiedziała, że się chciała właśnie na całe życie za swojego męża, alkoholika. No i tak podczas tej pielgrzymki cały czas troszkę się rozglądałem, słyszałem o księdze trzeźwości, tu pytałem jednego brata, jednego ojca i tak dalej, nikt nic nie wiedział, mówi, że no gdzieś ta księga tam jest, gdzieś mnie tu kierowali, tam mnie kierowali, aż w końcu nie mogłem zupełnie znaleźć tego miejsca, gdzie zresztą wszyscy tam byli zajęci, bo to był 10 czerwca, Dzień Dziecka, więc każdy miał ręce pełne roboty. I poszedłem, jak już mieliśmy wyjeżdżać, poszedłem na koronkę do Bożego Miłosierdzia na godzinę 15 i mówię, a jeszcze mówię, za tym kościołem coś mnie tak tknęło, są konfesjonały poustawiane, jeszcze mówię, podejdę do tych kapłanów i zapytam może, czy oni się nie orientują. I wyszedłem tak z kościoła, skręcam w lewo, patrzę, a stoi ta pani, nie, która mówiła, że się zawierzy i ona do kapłanów, widzę, że z dwoma ojczulkami, takimi już 90-letnimi, rozmawia, mówi, o, i on też się chciał zawierzyć, nie. No i wtedy mówię, wow, nie, byłem w szoku, dosłownie 15 minut mieliśmy już jechać, więc szybko nas ci ojcowie zabrali do pokoju. Nie znaleźli tej księgi trzeźwości, natomiast wyjęli dwie kartki, które powiedzieli, że dołączą do tej księgi. I mieliśmy okazję ucałować też, co też takim jest dodatkowym błogosławieństwem. Matka Boża objawiała się na drzewie klonowym w Gieczwałdzie. To drzewo za wiele nie wytrzymało, bo jak się ludzie okoliczni dowiedzieli, że to jest to drzewo, to zaczęli po prostu je powoli wydobywać jako jakieś tam relikwie i każdy sobie zabierał, aż to drzewo padło. No i tam się udało uratować kawałek tego drzewa i zrobili z niego krzyż. I mogliśmy ten krzyż też z tą panią ucałować. No i ja tego dnia postanowiłem, że się zawierzam do końca życia, w tym, że nie będę tego alkoholu pił. Matka Boża namawiała w tych, głównie właśnie do trzeźwości narodu, głównie w tych objawieniach, do tego, aby codziennie odmawiać różaniec, nie? I to, z czym się chciałem z wami podzielić, to właśnie ta modlitwa różańcowa. Codzienna modlitwa różańcowa to jest konieczność, abyśmy wzrastali duchowo, abyśmy byli w jedności z Panem Bogiem, aby zły nie miał do nas dostępu przede wszystkim. Ja jestem naprawdę bardzo wdzięczny Matce Bożej, że to ona zaprowadziła mnie do Pana Jezusa, nie? To, co zrobiła w moim życiu, to jak odmieniła moje serce, ukazując mi też Pana Jezusa i te wszystkie cuda, które się działy, ta trzeźwość, to jest coś niesamowitego. I chcę wam też powiedzieć o pewnej kwestii, która się wydarzyła 2 lata temu. Miałem pewne jeszcze rachunki nierozliczone z uwagi na moje grzeszne życie. Ogólnie okradałem swojego pracodawcę z pieniędzy, gdzie pracowałem w pierwszym laboratorium. Ogólnie teraz też pracuję w laboratorium i tak moja droga zawodowa się potoczyła, że cały czas jestem w tej branży. Natomiast w tym pierwszym laboratorium miałem dostęp do kasy, rozliczałem pieniądze z punktów pobrań i tak dalej. No i miałem tak, że po prostu zabierałem takie kwoty, że mój pracodawca nie mógł się kapnąć, nie? Codziennie 20-30 zł, czy tam co któryś dzień, tak ile uważałem. No i mniej więcej właśnie 2 lata temu byłem na rekolekcjach w Gródku Ruchu Czystych Serc. I przyszło mi takie natchnienie, że to jest ten moment, bo mówię, może wyślę te pieniądze anonimowo, bo sobie mniej więcej policzyłem, ile to może być,
może w jakiś inny sposób, byleby nie mieć tej konfrontacji, może przeleje na cele charytatywne i to Panu Bogu wystarczy, nie? Żeby nie mieć konfrontacji z tym szefem, żeby mu nie musieć tego powiedzieć. Ale odważyłem się, nie? Poczułem, że to jest ten moment, wziąłem telefon, poszedłem w las, wykręciłem numer po tylu latach, wykręciłem numer do swojego szefa, mówię, dzień dobry, mówię, pani Marylo, chciałem się do czegoś przyznać. Ona zawsze mnie uważała za w porządku pracownika, zawsze byłem taki komunikatywny i tak dalej, nie miała ze mną żadnych problemów. Poza tym, że często chodziłem na zwolnienia, bo jednak jak piłem, to czasem po prostu no, wpadałem w korek, jak można powiedzieć. Nie byłem zdolny do pracy, zwłaszcza z ludźmi. I zadzwoniłem do niej, powiedziałem, że kradłem te pieniądze, że mówię, że teraz przechodzę taki etap w życiu, że po prostu chcę pewne rzeczy wyrównać i chciałem jej te pieniądze oddać. Nie jestem w stanie takiej sumy oddać od razu, ale po prostu będę te pieniądze przelewał po ileś tam set złotych miesięcznie. No i do tej pory udało mi się te pieniądze już wszystkie oddać. Ona była w szoku, że w ogóle zadzwoniłem. Była mi z jednej strony wdzięczna, a z drugiej strony była zszokowana, więc też zamknąłem ten temat. I o czym chciałem jeszcze powiedzieć, jeszcze wrócę do 2018 roku na chwilkę, bo swoją żonę wtedy poznałem w 2018 roku, jak miałem 30 lat, słuchajcie, postanowiłem, że się wyprowadzę z domu, bo cały czas czułem się odpowiedzialny za rodzinę, to też był błąd, bo ja byłem współuzależniony. Moja żona w Opolu kończyła studia, postanowiłem, że rezygnuję z pracy w miesiąc. Pan Bóg dał mi taką łaskę, takiej odwagi, wyszedłem z domu, powiedziałem mamie, że za miesiąc się wyprowadzam, jadę do Opola, mówię, muszę zacząć swoje życie jakoś układać. I też właśnie wcześniej się cały czas zastanawiałem, nie? Jak to z tą miłością jest, bo widziałem po kolegach przykład tylko zdrad, nieszczęśliwych związków, rozpadów i tak dalej. Mówię, kurczę, jak ja właśnie znajdę sobie tą dziewczynę i właśnie dzięki wierze znalazłem to, czego się każdy z nas szuka. Żeby budować relacje z drugim człowiekiem, mężczyzna z kobietą, na fundamencie Pana Jezusa. W innym wypadku to może nie mieć szans. Jeżeli znajdziemy sobie osobę, która jest poza Panem Bogiem, to albo będziemy się za nią modlić całe życie, licząc, że się nawróci, albo no, może dojść do różnych skutków. Dlatego najbardziej Wam polecam właśnie szukanie, jeżeli rozeznajecie swoje powołanie, bo to jest jeszcze w większości tutaj młody wiek, to jeżeli się zastanawiacie nad miłością, to szukajcie właśnie w tym gronie waszym, budujcie święte rodziny. Też jestem pod wrażeniem, że jest was tutaj tyle osób, bo wy jesteście przyszłością tego kraju. Wasza właśnie trzeźwość, czystość, miłość, to jest przyszłość tego kraju. To wy budujecie ten fundament społeczeństwa w tym kraju, taki prawdziwy. Nie ten goniący za pieniądzem, nie ten goniący za konsumpcjonizmem. Nie ten goniący za rzeczami, które nie mają w naszym życiu wielkiego znaczenia. Jim Carrey, taki aktor komediowy, kiedyś powiedział, że właśnie chciałby, żeby każdy człowiek mógł mieć tyle pieniędzy, żeby mógł sobie kupić wszystko, żeby zobaczył, że nie o to w życiu chodzi. Nie? W życiu chodzi o Pana Boga, o to, żeby trwać w łasce uświęcającej, żeby się kochać nawzajem, szanować i wychodzić codziennie z podstawy wdzięczności, dziękować za to, co się ma. Także no, mój owoc widzieliście, owoc mojej miłości, mojego kochanego synka Jeremiaszka. Nigdy nie myślałem, że będę w stanie być mężem i ojcem, a Pan Bóg nauczył mnie kochać, nauczył mnie odpowiedzialności, nauczył mnie miłości. Ja z moją żoną dosłownie tak nadawaliśmy na tych jednych falach, że słuchajcie, w 2018 się poznaliśmy, w 2019 już byliśmy razem. No, początkowo to była znajomość na odległość. A w 2020 roku wzięliśmy ślub, a w 2021 roku już po ślubie planowaliśmy pierwsze dziecko, no i pojawił się Jeremiaszek, za co jestem Bogu niezmiernie wdzięczny. Dziękuję Wam serdecznie za tą możliwość podzielenia się tym. Przepraszam, jeżeli coś mówiłem, może tak niechlujnie i tak dalej, ale też się bardzo stresuję. Tu z braćmi rozmawiałem, że jeżeli przestanę się kiedyś stresować na tych świadectwach, to znaczy, że mam przestać je dawać po prostu, bo to już będzie wynikało z mojej pychy, a ta pycha to jest jednak coś, z czym wszyscy pewnie na co dzień walczymy. Także chwała Panu, zawsze i wszędzie pokój i dobro. Pokój i dobro, chwała Panu. Wielkie brawa.
Jeśli możesz, zostań jeszcze z nami. Myślę, że Szkocja... Wszystkie brawa dla Jezusa.